Siemanemaneczko, witam was wszystkich w najnowszym od... Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj drugi już odcinek z gry Inside. Zapraszam. Dobra, skończyliśmy dokładnie w tym miejscu w poprzednim odcinku. Kontynuujemy kolejną przygodę. Zobaczymy, gdzie to wszystko nas zaprowadzi, no... Na zakończenie poprzedniego odcinka rozwiązałem, kurde, taką historyjkę rozwiązałem, że po prostu nie mogłem uwierzyć. Tutaj prawdopodobnie będziemy musieli tego cały wózek przesunąć, żeby przeskoczyć dalej, no. Tak to wygląda. Tutaj sobie wskoczymy, przeskoczymy spokojnie i co dalej. Dawno nie widziałem już tych tutaj wszystkich ziomków, więc boję się, że nagle znowu gdzieś mnie wyskoczą. Ale myślę, że jest dość małe prawdopodobieństwo. Chyba ich zgubiłem, ale no nie no, na pewno jeszcze się kiedyś pojawią, no bo o to w tej grze chyba chodzi. Czemu ty się tak skradasz? Bo jesteś tutaj, jakieś są mokradła i dość głęboko tutaj się zrobiło, muszę przyznać. Jak na kałuże pół ciała mi zakryło, to tak niezbyt. Okej, tutaj można się po siatkach wspinać. No jest sprytny nasz tutaj zawodnik, trzeba przyznać. Wszedł po tej drabince, po tej linii, jak gdyby nigdy nic. Skacząc tutaj szybciej sobie dajemy radę, no i co? Wyszliśmy z pola. Ej, ta świnia żyje, ona macha ogonem. Nie wiem. Jo pierdole. Dobra, ona żyje, faktycznie. Aha. No, to się pocieszyłem, że świnka żyje, faktycznie. Mogłem się spodziewać. Nie no, myślałem, szkoda mi było tych świnek, ale widać, że nie trzeba być szkoda. Tylko uciec mi się raczej nie uda. Aha. No nie, żyje, żyje. Słuchajcie jeszcze raz. Dobra, pięknie. Tak to pewnie trzeba było zrobić. Teraz podskocz. Idealnie. Tylko ona tu znowu będzie chyba, nie? Za wcześnie skoczyłem. Nie, jest okej. Gdzie mam biec? Gdzie mam biec? Nie, prawdopodobnie muszę poczekać na nią. Aha, ona sobie poszła spać. Czemu tak? Czemu poszła spać? Ja pociągnąłem ją. Muszę ją omówić. Co ja z niej wyrwałem? Ja myślałem, że to jest jej ogon, ale to nie był jej ogon. Przesuniemy ją tutaj do tej lampy, bo prawdopodobnie na nią musimy wskoczyć. Kurde no. Bęwa. Co się dzieje? Ta gra jest mindfuckowa. I to bardzo. Na początku myślałem, że... Że nie, że spoko. Co, muszę ich uwolnić tam? Tak. Wszyscy w czwórkę to zrobią. I co teraz? Muszę to przesunąć. Tylko w tą czy w tą? Prawdopodobnie w tą. Jezus! Ja myślałem, że to jest lampka, ale to jest jakieś narzędzie do kontroli umysłu. Dziwne to wszystko. Czy oni mi są dalej potrzebni? Jak mogę się z tego uwolnić? A mogę z tego wyjść po prostu. To było dziwne. To było naprawdę mega dziwne. Nie wiem, co się stało tak naprawdę. Dobra, no tu musimy zaskoczyć. Tak jest. Znowu jest dość głośno. Znowu my się zachowaliśmy dość głośno, ale widać... Nie ma większego znaczenia, no ale ta kontrola ich, naszym umysłem, dość dziwnie to wszystko wyglądało. No, czy my naprawdę podniesiemy takie coś? Tak, podnieśliśmy. O, rozpogodziło się. Dobra, jest już dużo ładniejsza pogoda. To jest zawsze jakiś plus. Ładne widoczki, słoneczko tutaj, tylko zaraz coś na pewno stanie się takiego, że będę żałował tego, że idę tą drogą. Tam są ludzie i tam jest bus. Tam jest jakieś światło. Tam jest ta ciężarówka. Czyli faktycznie dobrze mówiłem, że oni przewożą ludzi. I co my będziemy mogli z tym zrobić?
co my będziemy mogli z tym zrobić. Mówiłem wam, że jeszcze kiedyś na nich natrafimy i natrafiliśmy na nich szybciej niż myślałem. Czy to są kolejne takie zombiaki? Może, no nie wiem. Nie wiem, co mam myśleć o tej grze. Znaczy, o grze to wiem, gra jest naprawdę super. Okej, tu już też widzę rozwiązanie mniej więcej. A nie, nie widzę rozwiązania. Dobra, myślałem, że po prostu muszę tam skoczyć na to. Zastanawiam się jednak tylko... Czemu ci ludzie stoją bezczynnie? Czemu nie próbują uciec? A i co to było z tym kontrolą ludzi przez umysł? To było takie... dziwne. Bardzo dziwne. Ale jednak, no, się udało. Co tutaj? Czy ja tutaj muszę rozbić szybę? Nie, mam tutaj krzesełko. Tak? Mogę to krzesełko? Nie, nie mogę nic z krzesełkiem zrobić. Mogę otworzyć szybę. Dobra, i wyskoczyć przez nią. Tutaj są jakieś klatki. Znowu są ptaszki, które niestety tym razem odleciały od nas jak najdalej. Widzę już, że pewnie coś pod tą podłogą będzie, bo tam to będziemy musieli zrzucić. Prawdopodobnie skacząc na tą linę i ona uruchomi tamto, tylko trzeba tutaj coś przystawić. Aha, ale to widzę, że jeszcze będzie jakaś dalsza eksploracja, to jeszcze nie teraz. Czy ja powinien tutaj wejść? No nie, jeżeli skoczę, to umrę, ale chciałem spróbować. A nie, może nie umrę, jeżeli skoczę. Może kiedy wejdę na samą górę, widzicie, tam była taka dziura. I gdybym nie próbował po prostu się zabić, to pewnie nigdy bym tego nie zobaczył, ale tutaj była taka dziura. Kurde, nie trafiłem znowu. Aha, no dobra, ale tutaj tak czy siak umrę, kiedy spadnę, więc to jeszcze nie na teraz jest ta dziura, ale prawdopodobnie to będzie nasz kolejny przystanek. Dobra, tutaj zeskocz. O Jezus, już myślałem, że spadnę. Aha, teraz może kiedy wejdę tutaj, to stąd uda mi się tam wskoczyć? No, udałoby mi się, gdybym to opuścił i przesunął bardziej w tą stronę, patrzcie. Gdybym przesunął to bardziej tak, to bez problemu raczej tam wskoczę. No i super, i teraz biegniemy znowu tam. Postaram... O Jezus, ale mam czerwoną plamkę, nie? Bo strasznie mi swędzi tam i się drapałem. Teraz tutaj sobie wskoczę. Tutaj wskoczę i jestem. Czyli... Okej, teraz muszę zrzucić ten save. Aha. Dobra. To było troszkę bardziej bezpieczne i się udało. Teraz muszę po prostu zejść. Po prostu muszę tam wrócić i zobaczyć, co jest pod ziemią. Pewnie pod ziemią będzie to, że po prostu pójdziemy tam do podziemi, no. I tyle. Znajdziemy się w tamtym miejscu, w którym byliśmy, w tamtej dziurze. Zeskoczmy tam. Co tam się świeci? Okej, oderwaliśmy. Tam coś jest. Co to jest za przełącznik? Nie wiem, to jest jakaś mina? Co to jest? Na lewo. Co ja zrobiłem w tym momencie? Jakbym rozwalił to, bo już się nic nie świeci. Aha, save. Tak? To było... Nie, to nie było podłączone do save'u. Kurde, no zaraz pewnie zobaczymy, co zrobiliśmy. Pewnie ma to jakiś głębszy sens. To otworzyło nam jakieś drzwi. Ale tu mamy kolejne miejsce do kontroli umysłów. Co tam jest? Nic, tylko ja nie mam jak to nawet skoczyć. A nie mam, dobra. No i co teraz?
Tam są ludzie. Okej, widzę. Co oni muszą zrobić? A muszą stanąć na tych. W jaki sposób? Dużo bliżej, więc ten zawsze pierwszy stanie. Dobra, a może jakbym zamknął. Może gdybym to zamknął. Właśnie, teraz chyba już będą mieli taką samą drogę, co? Tak mi się wydaje. Więc wrócimy nimi do tamtych punktów. I teraz biegnijcie. Okej. Okay. No. Więc o to chodziło. Pięknie. Pięknie to rozwiązałeś, Mano. Tutaj już są takie zagadki. Dobra, to jest ta dziura, w którą wtedy wpadliśmy. I mogliśmy tutaj być, no ale było troszkę za wysoko, więc raczej by to nie wyszło. No i co? Mamy drabinę na górę, więc zobaczymy, jak to wszystko się tutaj potoczy. Jesteśmy znowu w jakiejś fabryce. Nie wiem, czy to tutaj gdzieś to chodzenie słyszałem, czy to u mnie w domu ktoś chodzi po prostu. Znaczy, na sąsiad. Prawdopodobnie tak. Tutaj była jakaś... RC. Okej, okay, prawdopodobnie nie tak to miało wyglądać. To co w takim razie powinien tutaj zrobić? No i tam maszerują. O, udało mi się złapać tego, dobra. Czyli jednak dobrze to wykombinowałem. Myślałem, że takie skakanie nic nie da, ale jednak dało. Kolejne ptaki. Kolejne kraty, po której mogę się po prostu wspiąć, ale tutaj trzeba od razu zeskoczyć. Dokładnie. Huch. Idzie naprawdę fajnie. No gra jest naprawdę fajna, gra jest naprawdę bardzo klimatyczna. I like it. Ej, to tak chyba miało być. To tak chyba miało być, ale przy tym robię bardzo dużo hałasu. Bardzo dużo hałasu robię podczas biegania po tych dachach. Taki trochę próbuję robić parkiera, ale trochę ten mój parkier tutaj... nie wychodzi. Tutaj jest linka, po której prawdopodobnie będę musiał przejść. No chyba nie, ale ci ludzie są strasznie dziwni. Takie typowe zombiaki. Co tutaj? Nie no, tutaj jeszcze muszę przeskoczyć. Tu jeszcze mogę normalnie sobie skoczyć. Tylko tutaj coś prawdopodobnie trzeba zrobić. Ale nie za bardzo wiem co, bo tutaj nie ma ani nic do przesunięcia. A może muszę zejść, dokładnie, dobra. Never mind, muszę po prostu zejść po rurze. I wejść do tych drzwi. Trochę się obawiam tych zombiaków. Okej, tutaj muszę te deski powyrywać. Czyli mechanizm znany nam z Human Fall Flat. Dobra, udało nam się już przejść i jesteśmy gdzieś w środeczku. Okej, spadłem. Szczur. Wejdźmy na górę. No nie, niestety tak nam się tego nie uda zrobić. Ale no, trzeba wejść na górę, bo innego wyjścia tutaj nie ma. Więc wejdźmy na tą górę. Ojku. I co teraz? Okej, okay. Na to bym nie wpadł normalnie, ale jakoś mi się udało. Dobra, jestem. I tu jest kolejny jakiś włącznik.
Po co mi to? Chyba raczej nie chcę tego włączyć, co? Tu są tutaj martwi ludzie. Tu są jakieś kraty. Okej, tylko co tutaj? Nie mam pojęcia, prawdopodobnie muszę tam to włączyć, żeby może prąd był dostępny w tym budynku i dzięki temu będę mógł tą windą jakoś przejechać. Tylko jak się ukryć przed tymi? A tutaj może mogę przejść? Nie. Okej, teraz zapalmy. Po prostu będę uciekał przed światłem i teraz tu na przykład stanę. Dobra. Przy następnej sposobności postaram się pobiec, czyli teraz. Wstań tutaj. Dobra, jestem. Mogę to przysnąć. Pięknie, dobra. Czyli o to chodziło. Czyli dobrze, że to wyłączyłem, otworzyłem te drzwi, bo inaczej nie dałbym rady otworzyć drzwi, za długo by to wszystko trwało. Jedziemy na górę, ale te maszyny są takie jakieś dziwne. A wydaje mi się, że nie wiem, czy jestem w jakiejś Rosji? W jakichś starych fabrykach? Tak to wszystko wygląda. Czy to jest te... Okej. Mewa nasrała i poleciała dalej. Myślałem, że... Słyszycie to bicie serca? Jezus. Zaraz będę udawał jednego z nich. Czemu ja jestem na oku? Daję zombiaka. Wszyscy są czarno na białym, a ja jestem kolorowy. Ale no, idę dalej. Ile serce bije. Czyli każdy, kto przejdzie za linię, musi podskoczyć, tak? Okej, rozumiem. Spoko, chyba się udało. Chyba się udało. Czy ja znowu będę musiał podskoczyć? Tak, każdy, kto jest w środku, w tym polu, musi podskoczyć. Ma to jakiś sens. W tamtym kole muszę się odwrócić w drugą stronę. Zastanawiam się, czemu tam stoją ludzie, którzy to zapisują, sprawdzają i oni się nie skapli, że ja jestem inny? O, tu już? Tak średnio mi wyszło. Dobra, jest dobrze. Jestem zestresowany, muszę przyznać. Ja pier... I cały misterny plan. Zestresowałem się. Ale nie mówcie, że będę musiał... Ja... Wszystko od początku. No dobra, zrobimy to po prostu jeszcze raz. Na spokojnie. Tutaj już dostałem minusa, bo za wolno to zrobiłem. Okej, udało mi się, bo jestem zaraz za tym kwadratem. Huh, ale no, tak trochę niefajnie mnie potraktowali. Teraz już będę w kole, więc będę musiał zrobić ten ruch. Dobra, poszło dobrze, chociaż dostałem tam takie małego minusika, ale... Okej, dajemy radę. Teraz już jestem poza kwadratem, więc tyle. Tam prostokątem. Już nie muszę tego robić. Okej, już nie czujemy tego takiego bicia serca.
Tam oglądałem jakiś film. Co ona zrobiła tam? Jesteśmy takimi zombiakami. Nie chcę być zombiakiem. Czemu? Czemu mnie? Ja pierdolę. Dobra. Udało się coś zrobić. Dobra, na tym skończymy nasz dzisiejszy odcinek. Z buta wjechaliśmy w szybę, w okno i tyle. To już by było dziś na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja Wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was do następnego odcinka już za kilka dni. Trzymajcie się. Pa, pa. We'll be right back.